Polski Ład został wprowadzony tylko i wyłącznie ze względów politycznych, a efektem tego jest trwający od tygodni chaos, mówi Michał Kobosko, przewodniczący partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie od tygodni prowadzi akcję PiS jest za drogi. Według polityków związanych z Szymonem Hołownią rządy PiSu doprowadzą Polskę do katastrofy. Michał Kobosko krytykuje działania Prawa i Sprawiedliwości, podkreślając jednocześnie, że chaos związany ze zmianami podatkowymi dotyka wszystkich obywateli. Polityk mówi o tym, że wielu Polaków nawet nie wie, ile obecnie zarabia, ani jakie podatki ma płacić. Partia Polska 2050 Szymona Hołowni uważa, że Polski Ład powinien zostać zawieszony i uporządkowany, a dopiero potem ponownie wejść w życie. Polski Ład nie został wprowadzony po to, by w jakikolwiek sposób pomóc w Polsce, naszemu rozwojowi gospodarczemu, naszemu rozwojowi społecznemu. Został wprowadzony wyłącznie z przyczyn politycznych. Prawo i Sprawiedliwość chciało zyskać sobie przychylność tych grup społecznych, tych grup wyborców, które i tak w znacznym stopniu deklarują chęć popierania tej partii. Jednocześnie Prawo i Sprawiedliwość chciało potraktować per noga te grupy wyborców, z którymi nie czuję specjalnego związku. To są polscy przedsiębiorcy, to są osoby wykonujące wolne zawody. Jeśli rząd nam, przedsiębiorcom, mówi, że jeśli nie potrafimy w tym kraju prowadzić działalności gospodarczej, powinniśmy zaprzestać jej i się wyprowadzić, to my możemy powiedzieć naszemu rządowi, jeśli nie potraficie w realiach rynkowych rządzić 38-milionowym krajem, to oddajcie władzę i zaprzestańcie mieszać i niszczyć to, co jeszcze w jakikolwiek sposób funkcjonuje. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, że sam Wrocław na Polskim Ładzie stracił 220 milionów złotych. Politycy Polski 2050 Szymona Hołowni podkreślają również, że rosnąca inflacja i drożyzna zjadają pensje i oszczędności Polaków, a straty finansowe samorządów dodatkowo przyczyniają się do obniżenia jakości życia. My wszyscy na tym cierpimy. I tu mówię o naszych kieszeniach, ale przecież sprawa dotyczy nas bezpośrednio, ale także w dużym stopniu i znaczącym stopniu samorządów i działalności samorządów, które przecież dbają o nasze interesy. Samorządy są po to, żeby dla nas działać, z nami funkcjonować. I także samorządy cierpią bardzo bezpośrednio na wprowadzeniu Polskiego Ładu. Kolejna podwyżka stóp procentowych w tym miesiącu, która prawdopodobnie nastąpi, powoduje, że znowu rosną raty kredytów. Te raty kredytów to nie tylko kredytobiorcy indywidualni, ale to również samorządy, które zaciągnęły kredyty na realizację projektów różnego rodzaju, w tym pomocowych. Musiały mieć w tym własny udział. To wszystko jest ogromnie napędzającą się spiralą zadłużenia. Jeśli tego dzisiaj nie powstrzymamy, grozi nam gigantyczna katastrofa. To wszystko prowadzi nas tak naprawdę donikąd. Michał Kobosko podkreśla, że rządy Prawa i Sprawiedliwości kosztują obywateli za dużo. Przypomnijmy, że do Polski wciąż nie popłynęły pieniądze z Unii Europejskiej, a do tego Komisja Europejska nalicza kary za działalność kopalni Turów oraz Izby Dyscyplinarnej. Echo 24, Oliwia Stasiak.